Wielkopolska. Prastara kraina Polan, gdzie w cieniu skrzydeł Orła Białego powstało nasze państwo. Państwo! Gdyby nie nasze woje, to dziś byście siedzieli w waszych lepiankach i nie wiedzieli, co to technika. Tutaj toczyła się najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. O ziemię, język i kulturę ojczystą. Kultura! Wasza kultura romantyczna, pełna patriotycznych uniesień. Duperele! My chcieliśmy wam dać lepszą, niemiecką, praktyczną i pragmatyczną. Porządku i organizacji to mogliście się uczyć we Wielkopolsce. Tej krainie wawrzyniaków, chłopowskich, cegielskich, ludzi zorganizowanych i gospodarnych, lubujących się w porządnej pracy. Pracy lubujących się porządnej! To nie jest porządna praca! Tylko powstańcze burdy! Milcz, Niemcze! 1918. Powstanie Wielkopolskie. Pierwsze powstanie polskie zakończone zwycięstwem, które przyniosło wolność mieszkańcom tej ziemi. Wolność, ty niemiecka pikelhaubo! Was? Wielkopolska wydała wielu ludzi, którzy nie tylko szablą, ale i pługiem potrafili bić się o ojczyznę. Generał Dezydery Chłopowski. Pod Smoleńskiem na oczach Napoleona poprowadził szwoleżerów na oddziały kozackie. Pod Legnicą z dwoma szwadronami pognał na cztery pruskie. A kiedy przyszło odłożyć szable i stanąć za pługiem, wpierw pojechał uczyć się nowoczesnego rolnictwa do Anglii i Szkocji. Zapuszczony majątek w Turwi wyprowadził na wzorowe gospodarstwo. Bohatera upamiętnia głaz z tablicą. Skromny pomnik. Na miarę skromności człowieka, który herb rodowy na pałacu kazał zastąpić zegarem. Wstawał pierwszy, kładł się ostatni i sam doglądał prac gospodarskich. Już bez szabli, pół dnia spędzał w siodle. Niektórzy twierdzą, że to zwierzę to już przeżytek, że odszedł w przeszłość, ale to nieprawda. Jest takie miejsce na ziemi wielkopolskiej, gdzie całe życie nadal toczy się wokół tych pięknych zwierząt. Nazywa się Jaszkowo i leży na skraju Rogalińskiego Parku Krajobrazowego wśród nadwarciańskich łąk. Takiej zgrai dzieciaków w siodle nigdzie jeszcze nie widziałem. Jak wieść niesie, to największy ośrodek edukacji jeździeckiej dzieci i młodzieży w Europie. Stworzył go Antoni Chłopowski, potomek wielkiego generała Dezyderego. Doskonały trener, jeździec i podkuwacz. Zaczynał od wyścigów samochodowych, ale to nie było to. Z mechanicznymi końmi nie pogadasz. A w Jaszkowie uczą końskiej mowy i psychologii. To konieczne, by jeździecka przygoda była bezpieczna i przyjazna. Przez wiele lat Chłopowski pracował w najbardziej renomowanych stajniach Europy. Z tą wiedzą i doświadczeniem wrócił do Polski. W dawnym zespole pałacowo-folwarcznym otworzył Centrum Hippiki. Marzy mu się, by kiedyś każdy Polak jeździł konno. W starej kuźni zamienionej w stylową końską karczmę gabloty złocą się blaskiem pucharów i nagród zdobytych przez jego wychowanków. Droga do mistrzostwa zaczyna się od końskiego przedszkola, czyli od oswajania dziecka z małym kucem szetlandzkim. Wysokość konika mniej więcej 1,40 m. Na początku dzieciaki uczą się pielęgnacji, czyszczą kucom sierść i kopytka, czeszą grzywy i ogony. Potem zakładają uprząż, siodła i pod okiem opiekunów wyruszają na pierwszą przejażdżkę. Podobno na naukę nigdy nie jest za późno. Ale jeżeli po każdej jeździe musisz zasypywać kilka dołków, czyli stawiać w barze kolejki wszystkim świadkom swojego upadku z konia, pamiętaj, wygodniej i bezpieczniej jeździ się bryczką. Oprócz pałacu i konnego królestwa warto jeszcze obejrzeć najstarszy zabytek Jaszkowa. Mowa o gotyckim kościółku świętej Barbary. Przykryte sklepieniem gwiaździstym wnętrze skrywa barokowy ołtarz i znakomicie zachowane malowidła na łuku tęczowym. Jedna ze scen przedstawia męczeńską śmierć patronki świątyni. Według podań Barbara przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. Ojciec, poganin, miał wobec niej inne plany, a ponieważ dziewczyna nie wyrzekła się swojej wiary, zabił ją. W
krypcie kościoła spoczywają Szołdrscy. Ród ów wziął nazwisko od pobliskiej wsi Szołdry, która w średniowieczu była zaczątkiem ich fortuny. Ale jak to bywa, fortuna kołem się toczy. W XIX wieku ich rodową wieś przejęli Chłapowscy. Dziś duchy Szołdrskich muszą się pogodzić z tym, że jednego z nich, Antoniego, znów mają w Jaszkowie tuż za płotem.